To Neviana Vladinova, ta, która też tak bardzo podobała nam się w układzie z obręczą i z piłką, cuda również potrafi zrobić. Obejrzenie układu Neviany Vladinovej, ja się wcale nie dziwię, że studenci się pani pytają, czy ta piłka ma jakiś klej, czy jest przyklejona. Dokładnie. Bo faktycznie ona tu chodziła po Vladinie jak przyklejona, jak po sznureczku. Tutaj nie było ani jednego podskoku piłki po ciele. Co byłoby błędem? Więc ja od razu dementuję, tam nie ma żadnego kleju. Dodatkowo powiem, że ta piłka jest śliska. Śliska właśnie. Całkiem. Jeżeli jest napompowana, to bardzo trudno ją chwycić w dłoń, a zresztą jest to zabronione. Jest to zabronione, dokładnie. Więc to tylko mistrzowskie umiejętności zawodniczki sprawiają, że to wygląda, jakby ona przyklejona. Tak jest. A Neviana Vladinova, jeżeli chodzi o te umiejętności pracy przyborem, to one są faktycznie na najwyższym możliwym poziomie. Zresztą co teraz możemy oglądać. Dokładnie, tak. Właśnie toczenie piłki, o właśnie tu widzimy po ciele, ale zainicjowane nogą, a nie ręką. Również bardzo pięknie wykonane i idealnie, bez najmniejszego błędu. Tu z rzutu i musi chwycić w jedną rękę zawodniczka, nie może, nie powinna chwycić w dwie. Czasami, żeby uratować jakiś rzut, to oczywiście bywa, że chwyta, ale nie ta zawodniczka, bo ta zawodniczka wykonała wszystko. Kolejne bardzo toczenie. Pięknie toczenie właśnie. Czy z przodu, czy z tyłu, nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Po prostu ta piłka się trzyma jej jak na kleju, ale tam nie ma żadnego. I zadowolona Neviana Vladinova, jest się z czego cieszyć. Tak. Zaraz zobaczymy tę ocenę za trudność. Jestem przekonana, że to będzie jedna z najwyższych, jeżeli chodzi i tu jeszcze ta muzyka. O układ z piłką. Ta muzyka, jeszcze chciałam to podkreślić. Fantastyczna kompozycja. Niesamowita, też dojrzała bardzo w ruchu, dojrzała w interpretacji muzyki. Tak naprawdę ta muzyka po prostu... Ja poczułam ciarki tym razem. Były. Jedna ze starszych, bardziej doświadczonych zawodniczek w stawce, to fakt. 23-letnia, no i widać to jednak w dojrzałości ruchu. Akurat w przypadku Neviany Vladinovej to jest ta, na którą też zwraca się uwagę, na ten artyzm. Jest 8-8. Nieźle, wartość ale... techniczna. 8, no i jest trzecia. Jest trzecia w tym momencie. Tak. I to jest w tym momencie.